Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział 3 już, przepraszam. A do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Wenn wir jetzt zum Sendschreiben an Sardes kommen, gdy teraz przechodzimy do tego listu skierowanego do zborów Sardes, dann wird uns durch Sardes die Zeit gezeigt. To tam w obrazie tego Sardes jest pokazany nam taki odcinek czasu von nach der Reformation, rozciągający się od czasów po reformacji bis zum Jahre 1800 und folgende, aż do lat 1800 i następnych, wo dann die Erweckung unter in Verbindung mit Philadelphia hervortritt. Gdy to przebudzenie i sięgające aż do Filadelfii wystąpiło. In diesen Jahrhunderten nach der Reformation bis zur Erweckung in Verbindung mit Philadelphia, w tych stuleciach po reformacji aż do tego przebudzenia sięgającego we Filadelfii, wird die Christenheit durch den Protestantismus charakterisiert. Chrześcijaństwo charakteryzuje się tym ruchem protestanckim. Und das ist das Sendschreiben an Sardes. I o tym nam mówi ten list skierowany do zborów Sardes. Sie haben wunderbares empfangen. Oni otrzymali cudowne rzeczy. Wir lesen das in Vers 3. O tym czytamy w wierszu 3. Die Rechtfertigung aus Gnaden, usprawiedliwienie z łaski, und das geschriebene Wort Gottes, i spisane Słowo Boże, wurde allen Menschen zugänglich, stało się dostępne dla wszystkich ludzi. Wir können nicht ermessen, was das für die Menschen war. I nie jesteśmy w stanie nawet tego zmierzyć, jak wielkim to było dla ludzi. In all den Jahrhunderten, wo viele nicht lesen konnten, po tych wszystkich stuleciach, gdy wielu ludzi nie potrafiło w ogóle czytać, und wo es das Wort Gottes nicht in ihrer Sprache gab, i gdy Słowa Bożego nie było przetłumaczonego na języki wszystkich narodów. Da hat Gott diese wunderbare Gnade gegeben. To Bóg darował cudowną swoją łaskę. Aber der Herr muss gleich am Anfang sehr ernst über den Protestantismus sprechen. Ale na samym początku Pan musiał bardzo poważnie przemówić do protestantyzmu. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst. On mówi, ty masz imię, że żyjesz. Du meinst, du seiest besser als Tiatyra. Ty myślisz i mówisz, że jesteś lepszy niż Tiatyra. Du hättest Leben hervorgebracht. że Ty wywiodłeś życie na wierzch, aber du bist tot. Ale jesteś umarły. Einen toten Zustand. Stan umarłości, śmierci. Der Herr stellt sich in Vers 1 dieser Versammlung von Sardes ihrem Charakter entsprechend vor. Pan przedstawia się tutaj temu zborowi w Sardes w całym swoim charakterze, w wierszu pierwszym. Als der, der alle Kraft hat. Jako ten, który ma wszelką moc. Das sind die 7 Geister Gottes. To jest właśnie tych 7 duchów bożych. Und der die 7 Sterne hat. I jako ten, który ma 7 gwiazd. Das ist seine Macht über die Versammlungen. A to oznacza, że ma moc nad zgromadzeniami. Aber es wird gleich deutlich, dass er nicht mehr in Macht eingreift in die Geschehnisse von Sardes. Ale to jednocześnie to od razu jest widoczne, że on w tej mocy nie wkracza we te rzeczy, które się dzieją w Sardes. Wenn wir Kapitel 3 Vers 1 mit Kapitel 2 Vers 1 vergleichen, gdy porównamy wiersz pierwszy z 3 rozdziału z wierszem pierwszym z 2 rozdziału, wo er sich der Versammlung von Ephesus vorstellt, w którym to drugim rozdziale Pan przedstawia się zborowi w Efezie, da hat er die 7 Sterne in seiner Rechten. To czytamy, że on trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej. Er hat die Macht über die Versammlungen. On ma tą moc nad zgromadzeniami. Und in Ephesus greift er noch ein. Er hat sie in der rechten Hand. I tu w tym Efezie on jeszcze wkracza w sytuację, bo on ma te gwiazdy w prawicy swojej. So ist es nicht mehr bei Sardes. Tak, już to nie występuje w przypadku Sardesu. Er hat wohl die Macht über die Versammlung. Wprawdzie on ma tą moc nad zgromadzeniem, aber er greift nicht mehr direkt ein. Ale on nie wkracza w tą sytuację. Das ist zu beachten, wenn wir uns beschäftigen mit dem Protestantismus. I to musimy brać pod uwagę, jeżeli się będziemy zajmowali protestantyzmem.